jestem Karmela i witam Was w 16 odcinku z serii Planet Zoo Safari Franczyza. I kochani, dzisiaj nie mam dla Was żadnego nowego wybiegu, bo jakoś tak nie miałam weny w tym tygodniu, żeby siedzieć i budować. I po prostu nie grałam. Właściwie nie grałam od ostatniego odcinka. Dlatego dzisiaj wypełnimy jedną z dwóch pozostałych nam tutaj ekspozycji i skupimy się na znalezieniu jakiegoś fajnego zwierzaka do ekspozycji. Myślę, że wybieg pojawi się gdzieś w okolicach następnego odcinka. No już powinien się pojawić, bo pytałam Was właśnie, jakie te wybiegi chcielibyście, żeby jeszcze się pojawiły i pisaliście mi propozycje, ale wciąż możecie jeszcze pisać propozycje, jakie wybiegi powinny być, bo przypominam, będziemy mieć jeden wybieg pojedynczy, tak jakby z jednym gatunkiem, jeszcze raz Wam to pokażę, i jeden wybieg łączony. Tak, tutaj mamy Afrykę, będzie jeden wybieg dla jednego gatunku i jeden wybieg dla co najmniej kilku gatunków typu zebra, żyrafa plus coś tam jeszcze. I nad tym się właśnie możecie zastanowić, jakie chcielibyście jeszcze tutaj zobaczyć zwierzęta i jakie chcecie, żebym zrobiła wybiegi. I w okolicach 20 paru odcinków będziemy kończyć po prostu tę franczyzę i przenosić się na coś nowego. Wielbłąd wkrótce będzie się parzyć. To spójrzmy sobie, jak się... O! Te dźwięki mnie zawsze bawią. Takie mają takie... Kiedy się nie spojrzę na wielbłądy, to jest jakieś... No właśnie, no. Dobra, czyli krótka akcja to była. Możemy się teraz spodziewać potomstwa, tak. No, krótka akcja. Miałam poprawiać jeszcze ten wybieg, ale z racji takiej, że laguję, to stwierdziłam, że już nic tutaj nie dokładam, bo jak będę dokładać więcej skał i więcej wszystkiego, to będzie nam się jeszcze gorzej grało. Jeszcze tutaj powinnam wykończyć tę strefę, ale mówię, no nie chciało mi się siedzieć w Planet Zoo, w ogóle mi się nie chciało siedzieć w Planet Zoo w tym tygodniu, więc nic tutaj nie powstało, ale myślę, że do kolejnego odcinka coś tutaj poczaruję. Może live'a zrobimy, bo też mnie pytaliście, kiedy będzie live, więc może jakiegoś live'a zrobimy i po prostu porobimy tutaj te krzaczki i inne takie. Ktoś idzie po tego pingwina? Ktoś idzie chyba tutaj po tego pingwina, prawda? Tak, idzie sobie pan, możemy zobaczyć, jak wygląda schwytanie awaryjne. No, poleciał sobie do skrzyneczki i teraz wróci pięknie na wybieg. A tutaj kolejny? Ej, a czy on tak szybko przebiegł? Nie, on tak szybko chyba przebiegł, albo go telepło. No nie wiem, dziwnie to wyglądało, bo tak w jednej sekundzie się tutaj znalazł. Dobra, nieważne, chcę Wam pokazać... A tu się coś zepsuło, ups. Czy się nie zepsuło, czy to działa? Nie, no chyba działa, bo tutaj jest... nie potrafię tego czytać nigdy. Nie, no nie wygląda na zepsute. Czy jest zepsute? Nie, no jest zepsute. Dobra, przypisz technika. Na pewno jest zepsute, tylko ja nie widzę tutaj nigdzie informacji, że to jest zepsute. Różne obiekty. Dobra, niech przyjdzie technik, bo widać nawet po tym, co się tutaj dzieje z tym sprzętem, że raczej nie działa za dobrze. Demonstranci przybyli do zoo. No come on, ale dlaczego? Gdzie mi demonstrujecie? Aha, żaby, okej. Protest odnośnie żabek. Dobra, ale to ja już te żaby ogarniam, więc proszę nie protestować. Już, nie wiedziałam, że ich się tam tak namnożyło. To wiecie co, chodźmy tutaj, będzie nam łatwiej w ten sposób. Wybiegi, nie wybiegi, tylko zwierzęta. I tu bym poprosiła lokalizację, tylko ekspozycję. I tu bym poprosiła gatunek, dowolne... Ej, no czemu to mi się nie zaczytało? Lokalizacja miała być tylko ekspozycja, no właśnie. No i czemu to się nie zaczytało? No dobra, nie wiem, nieważne. I stąd jeszcze... Aha, bo tu jeszcze muszę wybrać, że zwierzęta z ekspozycji. No dobra, tak, karmelalami. Hel holoderma, rzękotka czerwonoskóra. No nie ma ich aż tak dużo. To co oni krzyczą, że jest ich aż tak dużo? Nie ma ich aż tak dużo. Dobra, weźmy sobie te najmłodsze. Czyli to będzie to zwierzątko i to będzie to. I te 4-7 mogłyby teoretycznie zostać... Aha, tylko że tu są sami panowie. To tę młodszą panią też sobie zostawimy i zabierzemy jeszcze tego pana i niech zostanie nam tutaj taki trójkąt. Szybka transakcja. No dobra, sprzedajmy je sobie. Szybka transakcja. Niech idą na sprzedaż. Może ktoś się nimi będzie cieszyć w innym zoo. Dobra, puszczamy czas. Zobaczymy, co tutaj się jeszcze złego dzieje. Tak, demonstranci, wiem, ale to już jest sytuacja ogarnięta. I czy one wciąż są niezadowolone? Czy im to rośnie? Nie, no błagam. Niech wam rośnie układ. Aha, wam się
układ i czystość nie podoba, to ja nie musiałam sprzedawać tych żab. Karmela, ty lamo, ty! Ojej, dobra, wezwijmy dozorcę. A co wam nie tak z układem? Układ ekspozycji zapewnia częściowe urozmaicenie. No dobra, czyli musimy pozmieniać tutaj coś z układem. Gdzie to się zmieniało? Nie okna, tylko układ. No właśnie tutaj. Aha, dobra, bo ja nie mam... nie mam odkrytych, jeszcze nie dodano urozmaiceń. Naprawdę nie mam badań na te żaby zrobionych? Przecież ja te żaby miałam też chyba w poprzednim zoo. Dobra, badania weterynaryjne, cudnie, pięknie. No to puśćmy sobie w takim razie tutaj na nie. Na ślimaki też nic nie mamy. To wiecie co, a gdzie ja tutaj mam badania? Na słoniu mam, na pingwinach, ale pingwiny są nowe. To zabierzmy w takim razie ze słonia, bo te słonie to już nam się prawie zrobiły. I puśćmy na razie na ślimaki. I jak odkryjemy trochę na ślimakach, to z powrotem wrzucimy kogoś na słonie. I wtedy nam się dokończą te badania. A na razie, no trudno, no muszą być tak jak są, no nie są zbytnio zadowolone, ale jak im się czystość zwiększy, to wydaje mi się, że przestaną być takie mocno niezadowolone. Ojej, przepraszam żabcie, przepraszam, nie chciałam, żebyście były takie nieszczęśliwe. Dobra, chodźmy do magazynu zwierząt. Co się znowu wydarzyło? Zwierzę jest zestresowane, naprawdę? Zwierzę uciekło. Gdzie mi znowu któreś nawiało? Gdzie? Ej, ej, nie, nie mówcie, że ten pingwin jest u lwów. Jak ty tutaj się dostałeś? Nie, no naprawdę? Przecież to zaraz jakiś dramat i tragedia będzie. Schwytanie awaryjne. W tej chwili, bo cię zaraz lwy zjedzą. Czy tu kolejny pingwin? Nie, tu lwiątko płynie. O, dramat. Jak ten mały gałgan tutaj się dostał? Nie wiem, ale że go lwy jeszcze nie zjadły. Grzeczne lwiątka, grzeczne. Dobra, to szkoda, że tamte młode sprzedaliśmy, bo zobaczcie, te już niby mają jako stare, 4-8. Ja myślałam, że one jeszcze nie są stare, nie spojrzałam właśnie na wiek ich. Łe, łe, jak zlamiłam, że tamte sprzedałam. Brawo, Karmela, brawo. Ciebie przeniosę, bo jesteś zestresowany. To chodź się nie stresuj i się tutaj przesuń. Możesz się schować w grocie, będzie ci trochę lżej. Coś się jeszcze dzieje? Tak, ty masz niski dobrostan i to ci się powinno za chwilę zmienić. Zwierzę ranne, rania? Ale gdzie? Gdzie? Które zwierzę jest ranne? Gdzie? Które to zwierzęta, Amila? Dobra, jeszcze raz. Jejku, jaki odcinek! Kondycja, dobrostan. Spójrzmy w ten sposób. Albo wiecie co? Po nazwie ich posortujmy. To są zwierzęta, które nie są nazwane przez was. Rania i jakiś Amila. A, fenki! Naprawdę? One się tutaj tłuką? Czy o co chodzi? Ta rania to też będzie... to też będzie fenek? Przeskrolujmy sobie na dół. Rania. Tak, to też jest feniusia. Ej, to co wy się tutaj tłuczecie? Misiaczki! Jaka tutaj w ogóle wycieczka się zrobiła? Ale słodziaki, ale czemu wy jesteście ranne? Misiątka moje piękne, fenusie, fenuńki, czemu ranne jesteście? Czy wy się tu gryziecie, tłuczecie? O, jak one się słodko układają do snu, one są takie piękne. Misiaczki. Gdzie? Zauważono demonstranta. Aha, dobra, czyli to o tych żabach. No, 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 okej, okay, dobra, no to za to mogę dostać niestety grzywne. Dobra, ludzi masakrycznie dużo, więc oddalmy się od tego. Wielbłądy jak zwykle swoje musiały dodać. I chciałabym wrzucić pingwiny tutaj. Magazyn o, są na sprzedaż, to wiecie co, kupmy najpierw. Bo z tymi pingwinami to jest różnie. Nie czas, tylko poproszę atrakcyjność. I tu, a ja takie drogie wcześniej kupowałam. I to samica, dobra, to adoptuj. Tutaj dalej tę panią też sobie adoptujemy, bo to z nimi właśnie różnie bywa. Czy jest jeszcze jakaś samica? Tu jest jakaś srebrna, to też adoptujemy. Tu jest jakiś złoty samiec, to też go kupimy, bo jest w miarę tani. I mamy jeszcze jakiegoś złotego? Nie, chyba reszta już tylko brązowa. No dobra, to teraz możemy przejść. Co się znowu wydarzyło? Zwierzę uciekło. Nie, no nie wierzę. Jak one mi uciekają do tych lwów? Ej,
gdzie ty jesteś, kochany? Jak one mi do tych lwów nawiewają? Co ty robisz u lwów? Czy ciebie po prostu... Nie powiem co? Muszę sprawdzić, czy jest tutaj jakieś miejsce, przez które mogłyby nawiać. Dobra, gdzie jest jakiś pingwin? Tu jest pingwin. Poproszę ciebie, poproszę tutaj te radary. To sobie zamkniemy, to sobie zamkniemy. I sprawdźmy miejsca, przez które mogłyby nawiać. Bo to się powinno gdzieś tutaj objawić, prawda? Takie miejsce. Ej, tu nie widać żadnego miejsca, przez które mogłyby nawiać. Więc jak one mi stąd uciekają? Niedźwiadki małe, pingwinki, jak wy uciekacie? Chyba, że tutaj może przepływają, co? Bo tutaj jest ten nasz podwodny tunel. Jest szansa, że tędy? Nie, no nie, nie ma szansy, że tędy. Tędy na pewno nie uciekają, bo mi się nic nie pokazuje. Zgubiłam się, poczekajcie, musimy wyłączyć ten radar. O, tutaj jesteśmy, dobra. Nie mam pojęcia, jak przechodzą, ale uważam, że to się skończy dla któregoś tragicznie. Jak będą cały czas tutaj do lwów uciekać, to w końcu zostaną zaatakowane. Więc chyba musimy się temu lepiej przyjrzeć. Może one tędy jakoś przechodzą? No nie wiem. Zwierzę uciekło. Gdzie które? Ej, ale jak? Znowu? Schwytanie awaryjne. Trzeci już! No nie, to niemożliwe! One wodą może tutaj płyną. Dobra, słuchajcie, sprawdźmy, czy któryś tutaj nie przepłynie wodą. I czy się nie wydostanie tędy. Jestem bardzo ciekawa, jak one właśnie przełażą. Nie wiem, czy mi się to uda namierzyć. Niedobre pingwiny! No niedobre pingwiny! Niski dobrostan. Czemu macie taki niski dobrostan? Urozmaicenie macie słabe. A możemy wam coś dodać z tego urozmaicenia i społeczne? Grupa społeczna. Zbyt dużo dorosłych osobników. Okej, dobra. Czyli musimy też trochę fenków chyba zabrać lub ewentualnie wypuścić na wolność. Nie badania, tylko zwierzęta. To wejdźmy do tych fenków i spróbujmy... spróbujmy tutaj ogarnąć sytuację. Fenki, fenki, fenki. Fenek pustynny. Strasznie dużo nam się tutaj złych rzeczy dzisiaj dzieje. Dobra, i teraz poproszę wiek od najstarszego, czyli to jest najstarsze pokolenie, Tarania i Amila. To są ci, którzy niby byli ranni, ale to są dwie kobiety, dwie samiczki. Tutaj jest samiec. No dobra, to w takim razie weźmiemy sobie te najmłodsze potomstwo, które ma 5 lat. I wrzucimy ich sobie do centrum handlowego, bo chociaż w sumie tylko ty jesteś złoty, ciebie bym mogła sprzedać tego brązowego. Ale dobra, na razie niech pójdą do centrum handlowego, bo tam mam jeszcze trochę miejsca. A jak będą w centrum handlowym, to ja sobie wtedy porobię porządki. I poproszę jeszcze raz tutaj zwierzęta. Gatunek, zwierzę, fenek pustynny. I może jeszcze kogoś byśmy... Aha, i chciałam lokalizację, że tylko te, które są na wybiegu. I czemu mi to nie pokazuje teraz? Wybieg, no tak, tylko te, które są na wybiegu. Nie wiem, zepsuło się to filtrowanie. Kiedyś działało, teraz się zepsuło. A nie, pokazuje mi tylko te, które na wybiegu, bo tamte chyba jeszcze nie zdążyły zostać przeniesione do... Dobrze myślę? Tak, chyba nie zdążyły zostać przeniesione do centrum handlowego. W każdym razie przenieśliśmy te trzy... I zastanawiam się, czy nie zabrać jeszcze tego i tego. Chociaż mamy dużo samiczek, a mało samców. I wiecie co? Dajmy im wszystkim antykoncepcję. Przynajmniej tym najmłodszym. A nie, ty masz nie mieć antykoncepcji, bo ty jesteś partnerem dla tej samiczki. I tutaj reszta antykoncepcja leci. Dobra, i żebyście mi się tak za mocno nie rozmnażały. No i niech zostanie tak, jak jest. Zobaczymy, czy teraz też będą krzyczeć, że jest ich za dużo. Mam nadzieję, że nie. Spójrzmy jeszcze raz na te dobrostany. Niski dobrostan. Czy was też jest za dużo, grupa społeczna? Zbyt dużo dorosłych osobników. Jej, cudownie. Czyli strusie też wylatują do centrum handlowego. Cudownie. Struś czerwonoskóry. Zróbmy sobie tak, że przesortujemy sobie po ich wieku. Ojej, dobra, bo ich się strasznie dużo namnożyło. To wiecie co? Wszystko to, co jest najmłodsze, dostaje antykoncepcję
I zaraz będziemy. Mogę w ogóle młode przenosić tylko do centrum handlowego, więc mi się nie opłaca tych młodych do centrum przenosić, bo i tak mi tam będą zawalać. Niech już sobie dorosną. Cała reszta tutaj też dostanie antykoncepcję, bo już więcej nie potrzebujemy, żeby się rodziło. I zaraz też myślę, któreś pójdą na sprzedaż. Na razie żadnych młodych strusiów więcej, które się urodziły u nas, tutaj te się urodziły u nas, Safari Zoo, więc tak, ciebie moja droga, chociaż ty jesteś złota. No dobra, powysyłamy sobie te częściowo do centrum handlowego, przynajmniej te, które już są dojrzałe, a reszta tych młodych niech siedzi na wybiegu i dorasta. No i myślę, że to będzie taki optymalny kompromis. Wyślij do centrum handlowego, przenieś zwierzęta i teraz powinno być ich tutaj mniej i powinny być bardziej szczęśliwe, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, spójrzmy na któregoś dużego, czy teraz będzie lepszy mieć dobrostan. Pokażcie, kochanie. No i teraz jest im lepiej, urozmaicenia wam jeszcze brakuje i fenkom też brakowało urozmaicenia, prawda? To spójrzmy na wybieg, czy mogę wziąć jakieś urozmaicenie dla pakiet gatunek, fenek pustynny. Co ja tutaj dla was mam? Misiaczki, tutaj jest wasz wybieg. Nie, to są wielbłądy. Gdzie są fenki? Tu są fenki. I mogłabym wam dodać karmnik kręglowy. No dobra, no to zróbmy to. Jak one to chcą, to czemu by nie? Możemy to postawić. Tylko nie wiem, gdzie wam to wsadzić. Czy może gdzieś wam tutaj to wsadzić? Na dół? Postawmy to tutaj. Dobra. Chociaż nie wiem, czy mi dozorca do tego dojdzie, bo wydaje mi się, że to są takie rzeczy, do których musi dojść dozorca. Mała wytwornica baniek. To też możemy im dać gdzieś. Tylko gdzie. Może gdzieś tak, żeby goście widzieli, jak oni się z tym bawią. Czy ja to mogę gdzieś tu machnąć przy tych kaktusach? Aha, zasłonięte. A czemu zasłonięte? Naprawdę? Nie mogę tego tutaj nigdzie walnąć? No to może po tej stronie gdzieś tu przy tych kwiatkach zasłonięte? Ej, czemu tak? No. Tutaj mamy zraszacze. To postawmy to może tutaj. No trochę nam się teren zmienił. Nie, nie podoba mi się. Tak mi się bardziej podobało, więc to tutaj nie może stać. Dobra, znalazłam miejsce. Tutaj to postawiłam na szczycie, na skalę, więc nie wiem, może będą w stanie tutaj do tego dojść. A spójrzmy właśnie, czy będą w stanie do tego dojść. Puścimy czas. No, wyłącz mi. Czemu mi teraz escape nie działa? Nie wiem, czasami mam tak, że mi w tej grze escape przestaje działać. Gdzie jest jakiś fenek? Tu jest jakiś fenek. Poczekaj, misiaku, nie biegaj, bo chcę zobaczyć, czy będziesz mógł dojść do tego nowego urozmaicenia. No możesz tutaj dojść, dobra. I urozmaicenie też im się poprawiło, więc cudownie, pięknie powinny być bardziej zadowolone. Tutaj nam się coś zepsuło, więc aha, technik jest wezwany. Tutaj technik wezwany, tu technik wezwany. Obiekt edukacyjny znajduje się... Aha, to jest nasza cukiernia, cudownie. I to też jest nasza cukiernia. Dobra, to tym się nie przejmujemy na razie. Co ja chciałam jeszcze zrobić? Zerknąć na te strusie, czy im się poprawiło właśnie, czy też musimy coś dodać, jakieś urozmaicenie, jak u was? Powinniśmy dodać urozmaicenie, dobra, więc spróbujmy znaleźć czegoś teraz, poszukać czegoś dla nich, dla tych wielkich ptaszurów. Strusie, gdzie wy jesteście? Strusie, gdzie jesteście, misiaki? Dobra, są, nie surykatka, tylko struś. Struś czerwonoskóry. I co ja tutaj dla was mam? No ale to już macie. Chyba, że wam postawię po prostu kolejny ten taki, o. Wy ładnie strasznie śpiewacie. Bardzo lubię te dźwięki, które one wydają. To tutaj wam to postawię. I mogę wam jeszcze postawić tą małą kolorową piłkę gdzieś tu. Macie niby jakąś kulę lodu, ale dobra. Miejcie jeszcze piłeczkę. Będziecie się mogły tym bawić, turlać to. I znowu mi escape nie działa. Zwariuję. I co teraz? Teraz lepiej jest z urozmaiceniem? Hej, no czemu ci to nie rośnie? Przecież dodałam wam dwie nowe zabawki. Aha, urozmaicenie żywieniowe. Dobra, rozumiem. To dobra, to powolny karmnik może wam damy, co? Bo nie widzę tutaj żadnej innej opcji. To dajmy im powolny karmnik, ale gdzieś z drugiej strony, żeby one się gdzieś tutaj może próbowały pożywiać, tak bliżej płotu. To goście też będą mieć fajny widok tutaj i możemy jeszcze jeden powolny karmnik ustawić gdzieś. Gdzie? Może tu?
bo tu są niby tylko... Aha, tu jest jeden. Ojej, jak one śpiewają. Bardzo lubię te ich dźwięki. To gdzieś tu może rzucę. Tak szukam dobrego miejsca, ale tu nie ma dobrego miejsca. Dobra, tutaj ustawmy. I może będą tak fajnie stały przy płocie i też może goście będą mieć dobry widok na nich. Teraz będzie lepiej. Pokażcie, kochanie. Pokaż mi się, któryś duży. No dobra, teraz jest lepiej. Jeszcze nie jest idealnie, ale jest dużo lepiej niż było wcześniej, więc teraz powinny być zadowolone. Pingwin wkrótce... Jej, a tu trójkąt. Ojej, dobra, zróbmy im zdjęcie, bo to taka dość niebywała sytuacja, że oni we trójkę się tutaj zaczynają parzyć. Ale dobra, niech może po prostu ten trzeci lubi obserwować. Nieważne, wychodzi na to, że ten trzeci po prostu patrzył. Czy tu jest mały pingwinek? Czy to jest... Znowu mi escape nie działa, zwariuję! To jest mały pingwinek, zobaczcie jaki słodki, jaki piękny! Jakie cudo, uwielbiam małe pingwinki, uwielbiam, są takie piękne, puchate. O, piękne, dobra, przypomniało mi się, że mieliśmy pingwiny przecież wrzucić. No tyle, amo, Carmela. Dobra, chodź, weź te pingwiny, które kupiłaś i zaraz poszukamy jakiegoś zwierzaka do ekspozycji. O, czekajcie, bo nam znowu coś uciekło. Ten jest piękny i to jest albinos? Brązowa mutacja? Nie, to jest brązowy. Ja go chcę, dobra, adoptuj. Na razie go chcę, może, nie wiem, czy go wrzucać od razu, czy go nie wrzucać. Dobra, wrzućmy go, ale jest piękny. I teraz poproszę tak, gatunek, moje wszystkie pingwin przylądkowy, które są zakupione. To jest moja nowość i sporo złotych, dwa chyba, jeden srebrny, jeden brązowy, reszta złota. Dobra, i lecimy z nimi, wyślij do zoo, tutaj na ten wybieg, tylko bardzo proszę, żeby mi nie uciekały do lwów, bo będzie po nich. Dobra, dostawa zaplanowana, spójrzmy, kto znowu nawiał. Oczywiście, że pingwin, nie no, zwariuje, ja nie mam pojęcia, jak one przechodzą. Gdzie ty jesteś, malutki? Wam jest chyba życie niemiłe, co? Pingwiny po prostu... samobójcy. Dobra, puszczamy czas. Lwy sobie tutaj chodzą i zaraz będą mieć żywą kolację, jak te pingwiny moje się nie ogarną. Ej, czemu mi się nie schwytałeś? Pauza. Schwytanie awaryjne. Już, bo tutaj będzie tragedia zaraz. Dobra. I teraz chciałabym... co ja chciałam? A, kupić zwierzę do ekspozycji. Właśnie, bo mieliśmy wybrać jakieś zwierzę do ekspozycji, a ja oczywiście o tym zapomniałam, więc poszukajmy kogoś do ekspozycji. O, Goliat Płochliwy. On jest chyba, mogę zupełnie, on chyba występuje w Afryce, prawda? Więc jak on jest z Afryki, tak, Afryka, to weźmiemy sobie Goliata Płochliwego, skoro tutaj jest, tylko jest niestety jedna samica, ale jest złota, więc ja ją biorę i... zobaczymy, może nam się jeszcze coś później trafi. Na razie wyślemy sobie tę jedną żabcię do zoo, chociaż to taka bardziej ropucha jakby. Dobra, co mamy tutaj wcześniej? Kto tu mieszka? Któż tu mieszka? Czy tu mieszkają też żaby? Nie, tutaj mieszkają te holodermy. Dobra, to możemy tutaj wsadzić te żabcie, te goliaty i powinniśmy tam też ustawić informacje jakieś o nich. Dobra, goliata już mamy jednego, więc możemy ustawić tutaj info o nich. Tutaj też możemy sobie ustawić informacje i z tej strony również. No, info, goliat i głośnik ustawimy też na goliata, prawda? Goliat płochliwy. No i niech goście mi się tutaj douczają na temat tych żabek. Gdzie one są teraz? Gdzie ta mała żabcia jest? Mogę na ciebie spojrzeć jakoś, gdzie ty się... podziewasz, bo chciałabym wam ją pokazać, tylko pewnie będzie ciężko ją znaleźć. Chociaż ona nie jest taka mała, ona jest większa niż te drugie żabki, które mamy. Zwierzę nie przebywa w środowisku o optymalnej wilgotności. No dobra, czyli musimy spojrzeć sobie, czego one by chciały. 26,32 i 74,86, czyli powinnam ustawić 30 i powinnam ustawić 80. Dobra, czyli 30 i 80. Tutaj temperatura... na 30 stopni i wilgotność na 80 stopni. Dobrze jest się nie pomylić, bo jakbym ustawiła odwrotnie, to mogłaby się ugotować albo usmażyć. No, także dobrze jest się nie pomylić. Dobra, kamerka, mogę na ciebie spojrzeć, kochanie? Gdzie ty jesteś? Ej, nie widzę jej. Dobra, bo z tej kamery jej chyba nie zobaczę. Muszę na nią najechać inaczej.
Tak sobie kliknąć. A, no i teraz ona... Jej, jaka ona jest wielka! Kochana, to ty jesteś naprawdę, naprawdę duża. Tylko mi tu weszłaś w kłodę. Ale jesteś całkiem ogromniasta. No, to jest duża żabcia. Pokażesz nam się bliżej? Cześć, kochana. Dzień dobry. Wyjmij pysk z kłody. Ale masz ładne oczy. Takie wężowate troszeczkę. Dobra, spójrzmy na pingwiny, bo pingwiny nam pewnie przyjechały już. Dla wielu zwierząt jest zbyt niski dobrostan. Ślimaki, oczywiście, że ślimaki. Dobra, ten odcinek jest pełen dramatów i tragedii moich zaniedbanych, biednych zwierząt. Ślimaczki, cudnie. Gatunek, poproszę, to jest ta achitina zwyczajna, prawda? Tak. Dobra, wypuśćmy w takim razie te ślimaki na wolność w dużej części, bo jest ich faktycznie tutaj cała masa. Jak tyle ich zostawię, to będzie ok. Może trochę więcej ich zostawię, bo nie chcę też przesadzać. No, powiedzmy, tyle was zostawię. Wyślij do centrum handlowego. Dlaczego nie mogę? Nie można wypuścić na wolność ze względu na następujące problemy związane z co najmniej jednym z wybranym zwierzęciem. W trybie franczyza nie można wypuszczać na wolność zwierząt z ekspozycji. No tak, ciągle o tym zapominam. Szybka transakcja, spróbujmy je sprzedać i teraz powinno być lepiej, prawda? Teraz mam nadzieję, że będzie lepiej u was. Pokażcie mi się ślimaczory. Wow! W sumie szkoda, że nie spojrzeliśmy, ile ich było wcześniej na szybie, bo pewnie była grubo obklejona szyba tymi ślimakami. Teraz też jest już ich całkiem sporo na szybie. Tutaj sobie dwa wielkie chodzą, tam sobie chodzą trzy duże i tu jeszcze jeden jest. No, fajne są te ślimoki, takie wielkie, wielkie. Dobra, chodźmy do pingwinów, bo tutaj już pewnie przyjechały te pingwiny, więc zerkniemy sobie na pingwiniurki. Są czy nie są te nowe? Na pewno już są. Gdzie jest ten mój brązowy pingwin? Bo ja bym chciała zobaczyć, jak on wygląda. Mogę w ten sposób? Blondziowy pingwinku, gdzie ty jesteś? Czemu mi tutaj nie pokazuje wszystkich? Łe, czemu mi tak się dzieje? Czemu mi nie pokazuje moich wszystkich pięknych pingwinków? Dobra, to zróbmy inaczej. Gatunek pingwin... Pingwin przylądkowy. Aha, one są jeszcze w transporcie. No dobra. Transporcie, to gdzie ty jesteś, kochanie, co? Daleko czy blisko? Dobra, niosą cię, to możemy sobie, wiecie co, możemy sobie poobserwować tę trasę, one już są całkiem blisko, tuż za rogiem, prawda? No już widać ten wybieg nawet, więc w dobrym momencie przyszliśmy. Pingwiny pędzą na wybieg, tutaj obok oczywiście się odezwały wielbłądy. Uwielbiam dźwięki wielbłądów, uwielbiam, naprawdę. Dawajcie, pracownicy, dawajcie, przyspieszmy trochę czas. Aha, dobra, biegniemy. Zapomniałam, że to nie Simsy. Wcisnęłam trójkę i mi się wyłączyło. No i co? Będziecie tu szczęśliwe? Mam nadzieję, że będziecie tu szczęśliwe. I że będzie wam tu dobrze. Wybieg macie duży, tylko nie uciekajcie do lwów, bo jak będziecie uciekać do lwów, to nie będzie za dobrze. No, ale już nam się ładne statko zrobiło. I dobra, spójrzmy na tego brązowego. Jak mnie wkurza ten niedziałający escape. No naprawdę, nie macie nawet pojęcia. Dobra, zamknij, pokaż się brązowiaczku, bo ty jesteś taki wyjątkowy chyba, co? Czekajcie, o, kamerka. Pokaż mi się, misiaku, zaraz sobie na ciebie ustawimy kamerę. Dobra, puszczamy czas. Ale ładny! Ale wyjątkowy jesteś, śliczny jesteś, kochanie! O, mrr. One robią trochę takie kotki. Mrr. No, teraz was tu będzie całkiem sporo i całkiem, myślę, wam tu powinno być dobrze. Macie dużo miejsca do nurkowania, macie dużo miejsca do chodzenia, macie spore statko, więc raczej powinnyście być zadowolone. Chociaż ten wybieg jest taki duży, że jak one się tutaj porozłażą, to wygląda, jakby wcale ich tak dużo nie było. Chcę zobaczyć, czy one mi tędy właśnie nie przełażą, czy żaden się tutaj nie kitra, żeby przeskoczyć. Tutaj sobie jedzą. No nie wygląda, jakby któryś coś kombinował, ale wiecie, to z tymi pingwinami to chwila nieuwagi i już jest po drugiej stronie, więc... No lepiej, żebyście was nie kusiło i żebyście nie przechodziły do lwów, bo możecie zostać kolacją szybko.
No i przechodzimy teraz do imion. Pierwsze imię jest dla pingwinka, agent pingwin. Właściwie to wszystkie były dla pingwinków. Pisaliście mi też inne imiona, ale dla zwierząt, których jeszcze nie ma na tym, w tym zoo, więc nie mogę ich wykorzystać. Dalej mamy tutaj kolejne pingwiniątka. To jest pingwinek Oreo lub Oreo, zależy jak czytacie. Jeszcze jest malutki, jeszcze nie widać na nim tych pięknych, takich czarno-białych przejść kolorystycznych, ale wygląda cudnie i jak podrośnie, to będzie idealnie do niego to imię pasować. I kolejne imię również dla malutkiego pingwinka, który urodził się w tym zoo, Maciuś, więc ten słodziaczek od dzisiaj będzie mieć na imię Maciuś. I jak zwykle przypominam Wam, że możecie pisać propozycje imion pod najbardziej aktualnym odcinkiem, uwzględniając gatunki, które już w tym zoo są. A teraz zapraszam Was na scenki, ja się powoli z Wami żegnam, nie wyłączajcie jeszcze, bo właśnie przed Wami scenki. Dziękuję za oglądanie, zapraszam do łapkowania, komentowania i subskrybowania. No i cześć!